serdecznie. Dla mnie to dzień szczególny, ponieważ gościmy po raz kolejny wybitnego artystę, pana Andrzeja Pongowskiego, z pracami tym razem związanymi z filmem. Najbardziej z filmem. Witam również bardzo gorąco panią prezydent. Zapraszamy do nas. Hannę Zdanowską, zapraszamy do nas. Witam również firmę Sony i panią Małgorzatę Górnicz. Jak i również Muzeum Kinematografii Łódzkiej. Jeszcze raz witam panią bardzo serdecznie. Proszę państwa, tak jak powiedziałam na początku, dla mnie to ogromna radość, ponieważ po raz kolejny gościmy pana Andrzeja Pongowskiego i muszę powiedzieć, że chyba się już tutaj na stałe zżyliśmy, prawda, panie Andrzeju? To jest wybitny artysta, dużo o nim nie muszę mówić, państwo przecież sami znacie już pana Andrzeja z wielu pracy, wielu lat pracy, z jego twórczości. Także życzę państwu miłego odbioru, cieszę się, że tak licznie państwo dotarliście do nas. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że po raz kolejny gościmy Andrzeja. Pozwólcie, że tak mówię, bo Andrzeja znam... Trochę. I przyznam, że traktuję go jak swojego wielkiego przyjaciela i wielkiego przyjaciela i ambasadora naszego miasta. Tym bardziej bardzo, bardzo nam miło gościć w Łodzi, bo nie wiem, czy wiecie, że Andrzej wszędzie, gdzie tylko może, promuje nasze miasto, promuje Łódź, promuje właśnie nam przy tworzeniu naszych produktów przyświeca taka idea. Staramy się zawsze połączyć artystę i inżyniera. Dzięki temu tworzymy faktycznie produkty, które no są na swój sposób też wyjątkowe. Również w związku z tym bardzo się ucieszyliśmy, kiedy właśnie Andrzej Pongowski zdecydował się użyć naszego tabletu jako swojego narzędzia pracy. Także również pierwszy projekt, który za pomocą tego narzędzia który stworzył, to są właśnie ikony kina Sony, czyli też te plakaty, które tutaj państwo mogą później obejrzeć. To może mnie wypada tylko powiedzieć, że jeżeli ta wystawa obudzi państwa apetyt, zapraszamy do Muzeum Kinematografii, gdzie można kupić katalog wielkiej wystawy pana Andrzeja Pongowskiego i zobaczyć, co robił, kiedy rysował wszystko i robił wszystko ręcznie, zanim wszedł w posiadanie tego cudownego tabletu. Dziękuję. Kochani, bardzo dziękuję, że jesteście. Tak jak pani prezydent powiedziała, jestem w Łodzi zakochany. Uważam, że to jest miasto z potencjałem. Tak naprawdę wszyscy starają się, żeby wam pomóc, ponieważ już jest autostrada, za chwilę będzie obwodnica, za chwilę będzie dworzec, już jest coraz więcej fajnych rzeczy. Wiem, jakie są szykowane projekty, nie mogę zdradzić, ale wiem. Natomiast sztuka jest tutaj cały czas obecna. W tym hotelu czuję się genialnie, ponieważ poza tym, że się świetnie je, śpi i w ogóle wypoczywa, to moje oczy tutaj się radują w każdym centymetrze i po prostu za każdym razem szefostwu mówię, którzy też, no mówimy tak sobie pan, pani, ale jesteśmy przyjaciółmi już od kilku lat. Także to jest miejsce, w którym robię drugą wystawę. Pierwsza wystawa była z moim profesorem Waldemarem Świeżym. To jest wystawa, w której chciałem pokazać, że kiedyś rzeczywiście zaczęło się to w sposób taki dosyć tradycyjny, natomiast dzisiaj przy pomocy tego narzędzia można robić zupełnie inne, nowe rzeczy. I myślę, że właśnie to jest taki symbol, że Łódź za chwilę będzie taka. To, co będzie WC1, to będzie połączenie tego wszystkiego, co było kiedyś, z tym wszystkim, co będzie w przyszłości. Natomiast cokolwiek byśmy mieli w ręku, jakie narzędzie, to bez głowy i bez zdolności nie da rady nic zrobić. Także ja bardzo dziękuję firmie, która zaufała. Proszę państwa, oni są skromni, ale w tym roku, czy nie? W zeszłym roku, kiedy pojawiła się nowa Xperia w Europie, wszyscy, którzy kupowali ten telefon, mieli wgraną tą całą kolekcję. To jest duże wydarzenie. Media jakby kompletnie tego nie odnotowały, natomiast doprowadzić do tego, żeby Japończycy zaufali i wgrali zamiast tapet z pieskami, z kotkami, wgrali właśnie moje plakaty, to jest duża sprawa. Natomiast jest tu moja małżonka i zawsze się pytała, jak ja ciągle do tej Łodzi jeżdżę, słuchaj, ta Łódź jest kobietą, zobacz, widzisz, ile jest kobiet? To są właśnie te kobiety, które są ze mną, możesz być spokojna. Natomiast ja chciałem bardzo podziękować pani Marzenie, ponieważ tak naprawdę moja przygoda z Łodzią zaczęła się od moich urodzin w Muzeum Kinematografii, kiedy właśnie miałem wystawę i wtedy się zorientowałem, że to jest miasto z potencjałem. Wam dziękuję, bo wiem, że jest was tutaj masę, którzy są ze mną cały czas na Facebooku, w Realu. Super, dzięki wam bardzo.